pewno nowa władza przygląda się spółkom miejskich, jest ich 9, więc na pewno również będzie czy zrobiony jakiś audyt, czy głęboka analiza. Na pewno trzeba to przeanalizować. No nie mieliśmy jak dotąd dostępu, no mamy od kilku dni dopiero dostęp do dokumentów związanych ze spółkami, z wynikami tych spółek, z działalnością, zatrudnieniami itd., itd. No jest to szeroki materiał. W pierwszej kolejności był czas, żeby uporządkować pracę w ratuszu i w Urzędzie Miasta, a w następnej kolejności myślę, że przyjdzie czas na spółki. Czy należy się również w spółkach miejskich spodziewać, jeżeli chodzi o funkcje prezesowskie, jakichś zwolnień, przesunięć? Zdecydowanie za wcześnie mówić o takich sprawach. Trzeba się dokładnie przyjrzeć pracy prezesów i tego, jaki wynik pokazały spółki pod ich rządami. Wtedy będziemy decydować.